Dzień dobry, witajcie. Będzie unboxing. Dawno nie było. O, bym wywrócił kamerę. Otwieramy. Paczuszka niewielka. I będzie to. Zegarek. Zegarek Huawei, to sobie żona zażyczyła taki zegareczek, żeby miała fajny jak i mój. Także otwieramy i patrzymy, co to tutaj jest. O, takie pudełeczko. Tutaj mamy zapewne wszystkie tematy do oddania Angry Red, tak, do odstąpienia od umowy. I gotowa naklejka do odesłania ewentualnie, ale mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. A tutaj jeszcze zostały zakupione szybki ochronne na zaś. Zaplombowane. Tutaj niby jest, żeby tutaj otwierać, ale ja rozetnę. No ja mam tego, ja mam jedynkę. Tego Huawei. W sumie fajny zegarek, zadowolony jestem z niego. Ale bateria już mu po ponad 2 latach nieco osłabła, nie ma co ukrywać w ogóle do ten. W telefonie też muszę wymienić baterię i patrzmy, co my tu mamy. Zegarek. I że pól, to że chyba wciągnąć. O, tak jest zapakowany. Bardzo podobny do mojego. Ładowany zdaje się tak samo. Też takie same 2 piny. Z tym, że tu ma jakiś taki otworek, którego u mnie nie ma. No ale nic, patrzmy dalej. Na razie go nie ma co za bardzo paprać. O, ale on jest. On jest, kurczę, płaski. A mój tutaj jest. Ekran jest troszkę poniżej. Mam pewne obawy, czy to przeżyje, bo żona to umi. Nie ukrywam. I patrzmy, co tu jest. Tu jest ładowarka, ale myślę, że mogę żonie pozwolić pokorzystać z mojej ładowarki. Kabelek, to też może z mojego kabelka mośna pokorzystać. U ładowarki żadnej takiej typowo nie ma, jest sam kabel. Dobra, to tutaj wiemy, widzimy, przymierzymy sobie szybę. Bo szyby są w komplecie 2. Tutaj. Sorry, ale za zdrowy nie jestem. Niestety. Serwetka. Sorry. Mokra sucha. I sama ta szyba. No, będzie to trzeba jakoś wycentrować, ale nie będzie to takie proste, żeby to zrobić ładnie. No ale może jak raz się uda. Czyli co, na razie idzie w ładowarkę. Jak się naładuje i sparuje z Huawei'em. No bo jeszcze wagę w ogóle żeśmy nabyli niedawno, Huawei'ową. I teraz już jesteśmy w chińskim ekosystemie. No. Także wracam pewno, pokażę jak obkleja w ogóle. Nie, tak pokażę wam coś. Co to się tu w tym Stavangerze narobiło? Tylko trzeba będzie zrobić tak. O. Taka zima, wszędzie biało. No, strasznie namasakrowało tym śniegiem. Niestety. No ale co poradzić? No to co, zegarek leci do ładowania. No to, że niby wszystko tutaj zostało poaktualizowane. Teraz kwestia będzie zamocowania tej szyby, żeby to miało jakiś
jakieś ręce i nogi. Ona nie przykrywa całego ekranu, więc będzie to trzeba zrobić jakoś tak sprytnie. Może to będzie lepszą rzeczą do położenia tego zegarka do klejenia. Zdecydowanie lepiej. Tutaj jest niby spód. I to ma być, będzie tu trzeba w miarę wycentrować środek na tyle, na ile się da. Na pewno będzie krzywo, no bo to nie poradzisz. No, ale użyjemy sobie o takiego czegoś do przyczepiania plakatów na ściany. O, i może tak to będzie działać. Powinno. No to myjemy. No nie, nie trzyma się to jednak jakoś tak, jakby mi się wydawało, że się trzymać będzie. No, zawsze mam stresa trochę przy klejeniu takich tematów. Że się niby chce przyklejać. Na pół już siadło, nie wiem, widać, nie widać. Ona się jeszcze włączył teraz. O, właśnie sobie doszedł. Jeszcze tutaj zostało kawałek. Ha, no i siedzi. A, bo teraz już gdzie pokazywało jakieś ten kacapoły. Nie przeszkadzać. A, bo tu jest jeszcze, kurczę, siła, to on jest zdecydowanie bardziej zaawansowany jak mój. A tu będzie pewne blokowanie. Tu są ćwiczenia. Tutaj jakieś, no kurczę, fajnie. To mój takiego nie ma. Poziomy stresu, pogoda, Stavanger, sterowanie muzyką. No, może być, że u mnie też będzie musiała nastąpić zmiana. Barometr, zdalna migawka. A, że sobie można zrobić, kurczę, ten wyzwalacz. Spoko. Tylko, że tutaj ekran włączony, nie przeszkadzać ustawienia. Słuchawki, wyświetlacz. Tarcze ulubione, zaawansowane, uśpienie auto, ekran włączony, 5 minut. A zresztą to w sumie to chyba ja się nie muszę znać na tym zegarku. Czy muszę? No, ona nie się zna. Bo tak jak mój to się blokuje. Nie. To się wchodzi w całe te ćwiczenia. No nic, że ona sobie musi po prostu przestudiować instrukcję. No, także tyle. Ładny. To do następnego razu, moi drodzy. Cześć.